policjant to człowiek. Nie każdy potrafi zachować stalowe nerwy. Mnie samego takie emocje dotknęły. Przy pierwszej sprawie w Olsztynie, która miała miejsce w 2003 roku, zajrzałem tak naprawdę tylko do domu, gdzie doszło do takiego zdarzenia i po prostu sparaliżowało mnie. Takie stare powiedzenie mówi, że sprawca danego przestępstwa znajduje się w pierwszym tomie akt. Schował się w lesie za drzewem, ojciec wracał rowerem, zsiadł z roweru, bo miał podgórkę, chciał ten rower wprowadzić, podbiegł syn od tyłu, siekierą uderzył go w tył głowy. I na dzisiejszym etapie, w dzisiejszych czasach nie ma czegoś takiego jak coś ściśle tajne w polskiej policji. Wszystko zostało wypatroszone, o wszystkim możemy mówić. On już się domyślał. My z tego kanału założymy o kajdany. Wsiedliśmy do samochodu, jechaliśmy do Olsztyna. No, może to dziwnie zabrzmi, ale zobaczyłem w nim człowieka. Współwięźniowie chcą wymierzyć mu karę. No bo dziecko jest niewinne niczemu tak naprawdę. To jest małe dziecko, niczemu złego nie zawiniło. Nie ma zbrodni doskonałej. A z nami w studio jest Marcin Miksza, były policjant Centralnego Biura Śledczego Policji. Witam cię serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Dokładnie 12 lat temu mieliśmy do czynienia ze sprawą, która wstrząsnęła absolutnie całą Polską. Mianowicie chodziło o sprawę małej 6-miesięcznej Madzi z Sosnowca, która najpierw według informacji jej matki Katarzyny W. zaginęła. No, potem okazało się jednak, że została ona właśnie przez swoją matkę. Kobieta długo najpierw mówiła właśnie o tym porwaniu, potem twierdziła, że to był wypadek. Na końcu biegli jednoznacznie stwierdzili, że po prostu udusiła swoją 6-miesięczną córeczkę. Trafiła za to na 25 lat do więzienia. Była to sprawa, o której mówili tak naprawdę wszyscy, która tak naprawdę poruszyła też cały kraj. I w związku z tym, że minęło już 12 lat od tej sprawy, ale ona cały czas gdzieś tam się pojawia, cały czas do niej wracamy, ona cały czas rezonuje, cały czas porusza wiele osób i właśnie w tej sprawie chciałem z tobą porozmawiać. I chciałem zacząć od tego, czy z punktu widzenia policjanta takie sprawy, gdzie mamy do czynienia z krzywdą, z zabójstwem, z porwaniem takiej małej 6-miesięcznej dziewczynki, czy to są sprawy, które dodatkowo tak emocjonalnie obciążają policjantów? Wiesz, przede wszystkim trzeba pamiętać o jednej rzeczy, podstawie. Policjant to człowiek. Nie każdy potrafi zachować stalowe nerwy, zimny umysł, by nie zareagować na tego typu zdarzenia, czy to jest zabójstwo, czy jakakolwiek krzywda dziecka, chociażby porwanie. Każdy normalnie funkcjonujący człowiek, w tym policjant, reaguje na to bardzo emocjonalnie. Mnie samego spotkały takie sytuacje, czy to zabójstwo dziecka, czy uprowadzenie dla okupu dziecka, gdzie tak naprawdę trzeba zachować zimną głowę, by podejmować rozsądne, racjonalne decyzje, by nie przegrzać sprawy, by zrobić ją, podejść na chłodno, by rzetelnie i normalnie wykonać czynności, by każda decyzja była słuszna i zasadna. Na pewno kwestia zabójstwa ma inny charakter niż kwestia porwania, bo tutaj są cięcia chirurgiczne, trzeba naprawdę bardzo precyzyjnie działać, ale te emocje są cały czas. Mnie samego takie emocje dotknęły. Przy pierwszej sprawie w Olsztynie, która miała miejsce w 2003 roku i późniejszym etapie, gdzie miałem przyjemność pracować z chłopakami w Komendzie Wojewódzkiej w Wydziale Kryminalnym Porwanie Dzieci dla Okupu, emocje buzują. Naprawdę emocje buzują. Człowieka paraliżuje ta pierwsza informacja o takim zdarzeniu. Gdy idziesz na takie zdarzenie, jest w ogóle generalnie strach, by tam wejść. To nie oszukujmy się, nie jest człowiek ze stali. Pamiętam sytuację w Olsztynie, gdzie zajrzałem tak naprawdę tylko do domu, gdzie doszło do takiego zdarzenia i po prostu sparaliżowało mnie. Weszła tam ekipa techników, bo w pewnym momencie jeden z chłopaków wybiegł, zwymiotował, nie był w stanie tam wrócić ponownie. No, są to straszne emocjonalnie sytuacje, one pozostają w długiej pamięci każdego policjanta. Nie można obok tego przejść obojętnie. No, niestety to odgrywa ogromne piętno na takich policjantach. Pamiętasz to długo, ja z taką sytuacją chociażby czystą z Olsztyna, czy Magdo, której wspominasz, pamiętam, 12 lat, ten czas szybko minął, a tak naprawdę jakby to się wydarzyło wczoraj, bo cała Polska tą sprawą żyła, a zwłaszcza policjanci, którzy mieli doświadczenia z tego typu sytuacjami, śledzili tą sytuację na gorąco, gdzieś tam sobie w głowie układali, co oni by zrobili, jakie czynności by wykonali, no i bardzo emocjonalnie to przeżywali, między innymi ja do tego bardzo emocjonalnie też podchodziłem. No, wtedy po czasie okazało się, że matka tej małej Madzi, Katarzyna W., że ona praktycznie od samego początku, czyli jak pojawiło się to zgłoszenie o porwaniu,
Ona była pod obserwacją, to znaczy policja ją po prostu założyła tą przysłowiową obserwację, prowadziła inwigilację. Czyli to oznacza, że policjanci tak naprawdę od samego początku mieli poczucie, że ta sprawa może być, wyglądać inaczej niż jest przedstawiana. Czy to jest w ogóle przy tego typu historiach też w zasadzie taki standard, że no właśnie na początku się sprawdza tą najbliższą rodzinę? Zacznijmy od tego, że takie stare powiedzenie mówi, że sprawca danego przestępstwa znajduje się w pierwszym tomie akt. I bardzo często się to potwierdza. Zaczynamy, że tak powiem, filetowanie sprawy, sprawdzanie, weryfikowanie od otoczenia najbliższego. Myślę, że tutaj samo składanie wyjaśnień przez daną osobę, która dopuściła się tego przestępstwa, analiza tych zeznań może spowodować to, że policjantom z tyłu głowy zapala się lampka. Oni mogą tego tej osobie nie powiedzieć, że ją podejrzewają o popełnienie tego przestępstwa, ale ta lampka się zapala tylko i wyłącznie po to, by móc zaplanować ewentualnie dalsze czynności operacyjne w tej sprawie. Czy to obserwacje, czy zastosowanie innych metod pracy operacyjnej, które pozwolą na zebranie materiału dowodowego. I myślę, że tak samo było w tym przypadku. Nie ma zbrodni doskonałej. Nie uważam, by ta osoba, zresztą finalnie pokazało, że zaplanowała idealne zabójstwo, tak? Czyli ci policjanci też mieli tą świadomość tego, że coś tu jest nie w porządku i trzeba od tej osoby tak naprawdę zacząć, by tą sprawę zacząć wyjaśniać. No i finalnie okazało się, że to ona jest sprawcą tego zabójstwa. Ja sam osobiście, pracując w Olsztynie, miałem taką sytuację, znaleźliśmy zwłoki faceta w lesie, szukaliśmy wszędzie sprawców. Gość praktycznie anonimowy, pochodzący ze wsi, pracował w jednej z masarni w powiecie ostródzkim. Do pracy przejeżdżał 5 km rowerem, główna trasa 7, tylko ją 16, przepraszam, tylko ją przecinał, wjechał lasem, przecinał drogę, wjeżdżał do lasu, jechał dalej. Nagle znajdują zwłoki faceta w lesie. Szukanie kilka dni sprawcy tego zdarzenia, okazało się, że tak naprawdę syn go uderzył, go schował się w lesie za drzewem, ojciec wracał rowerem, zsiadł z roweru, bo miał podgórkę, chciał ten rower wprowadzić, podbiegł syn od tyłu siekierą, uderzył go w tył głowy i dokończył dzieła, gdy już facet był tak naprawdę martwy. No i też taka sytuacja, gdzie okazało się, że ten członek rodziny do tego się przyczynił. Dlatego ten krąg zaczynamy zataczać osób najbliższych. Wiesz, wiadomo, że te patenty policyjne, te różne metody pracy, one się nie zmieniły i ci policjanci cały czas na tym pracują i też czasami może ja zawsze wychodzę z założenia, im mniej o tym rozmawiamy, tym lepiej do tych policjantów, ale tak naprawdę na dzisiejszym etapie, w dzisiejszych czasach nie ma czegoś takiego jak coś ściśle tajne w polskiej policji. Wszystko zostało wypatroszone, o wszystkim możemy mówić. Każdy czuje się podsłuchiwany, inwigilowany, monitorowany, obserwowany. Tak jak powiedziałyśmy, że w tej sytuacji też tak było i zainteresowali się najpierw matką. Myślę, że ta pierwsza rozmowa, te pierwsze emocje, bardzo często gdzieś to wszystko z boku słucha psycholog, który też jest wsparciem takim dla policjantów, który mówi, kobieta konfabuluje, manipuluje, kłamie. No wiadomo, że nie będą ich smażyli w jakiś tam sposób prądem, czy terroryzowali w jakikolwiek sposób. Muszą wypracować sobie takie metody, takie sposoby, by tą sprawę wykryć, by temu sprawcy tą winę udowodnić. A jeżeli chodzi generalnie o takie sprawy, o których mówi cała Polska, gdzie tak naprawdę wszystkie media trąbią o tym, że no właśnie toczy się jakieś śledztwo, na przykład w sprawie jakiegoś zabójstwa. Czy to jest trudne dla policjantów? Czy to jest tak, że w momencie, kiedy no właśnie macie to poczucie, że tak naprawdę gdzieś tam za wami stoją kamery i śledzą każdy wasz ruch, to jest dodatkowa presja? Ogromna. To jest ogromne ciśnienie. Czasami te media pomagają, chociażby w kwestii wprowadzenia dezinformacji, wprowadzenia kogoś w błąd, zainteresowania. Przypomnijmy sobie sprawę zabójstwa tego dziecka w Gdańsku bodajże, tak? Gdzie był poszukiwany ten żołnierz, znaleziony na bagnach, utopiony i tak dalej. Informacji pojawiało się bardzo wiele. Zaatakowany przez psa uciekł, widziany był tam, w innej miejscowości i to media systematycznie pokazywały. To jest w pewnym momencie dobre do wprowadzenia w błąd przeciwnika. Natomiast też bardzo często, i to zależy od mądrości dziennikarza, bardzo często też ta nachalność taka, to dłubanie takie powoduje duże problemy w wykrywaniu sprawy, problemy w prowadzeniu procesu wykrywczego, no bo wiadomo, pierwsza rzecz to jest ciśnienie, że media na tym siedzą, że będą krytykowały policję za wolno, że tak się nie robi, że w tych programach W11 czy gdzie indziej to wszystko szybciej idzie, a tu nagle policjanci się tym wszystkim babrają. To jest bardzo mozolna praca i naprawdę
policjanci muszą się dużo nagimnastykować, by taką sprawę wykryć i te metody, one są cały czas się kurczą, bo są coraz bardziej znane przez tych bandiorów, przez przestępców, a mimo wszystko tą robotę policyjną trzeba robić. I nie zawsze te media są takim, że powiem, sprzymierzeńcem tej policji. Myślę, że warto z tą policją przy takich sprawach współpracować, uzgodnić to, co można przekazać rzetelnie, nie wymyślać samemu jakichś tam scenariuszy i tak dalej, bo czasami w tym wymyślaniu możemy powiedzieć niestety prawdę, co do miejsca ukrywania się osoby, co do sposobu zachowania i tak dalej. Warto z tą policją współpracować, bo myślę, że wtedy i ta policja będzie bardziej chciała przekazywać po tej całej sprawie rzetelne informacje. Ja wiem, że społeczeństwo oczekuje, bo to jest zawsze tej informacji, bo to jest zawsze taka ciekawostka, coś się pali, coś się dzieje, coś możemy sobie dużo odbić tam w internecie, wskazać i tak dalej, ale później to rodzi takie niepotrzebne, negatywne relacje między policją a dziennikarzami. Także też należy to wytonować troszeczkę. Czy też jest w takich sytuacjach tak, że dostajecie przez to też mnóstwo na przykład fałszywych informacji, że ludzie się bardzo angażują i dzwonią wręcz masowo na policję i mówią, a ja tu kogoś widziałem, tak, a mi się tak, coś tak. wydawało i tak dalej. Policja jest na to odporniona, wiadomo, że ten czas i to właśnie to doświadczenie policyjne, to jest bardzo niezbędne, niesamowicie potrzebne, którego nie nabywa się w szkołach, nabywa się na ulicy, tam się wszystkiego uczysz, ta kwestia zweryfikowania tej treści, tej wiedzy, umiejętności weryfikowania, czyli przekazania jednej jednostce lokalnej, żeby to zweryfikowała, jak ma to zweryfikować, żeby tematu nie przepalić, bo może informacja okazać się prawdziwa, tak? Czyli kwestia współpracy, kwestia podejmowania dobrych, racjonalnych decyzji, tak by ta sprawa finalnie była rozwiązana. W historii Małej Madzi też swoją rolę odegrał detektyw Krzysztof Rutkowski. Bałem się, że padnie to hasło. Tak, w tej historii rzeczywiście, no jak wielu zresztą takich medialnych, on się pojawiał, w tej był, można powiedzieć, wyjątkowo zaangażowany. Jak to wygląda z waszej perspektywy, z perspektywy policji? Czy wam działania takiej osoby jak Rutkowski przeszkadza? Ingerencja każdych innych osób, które nie biorą udziału w śledztwie, w procesie wykrywczym, w sprawie, przeszkadza policjantom w prowadzeniu jej. To jest bezwzględnie, bezapelacyjnie. Tutaj w pewnym momencie zauważyłem, że ta praca Krzyśka Rutkowskiego troszkę się zmieniła, zrobiła się taka bardziej propolicyjna. Starał się bynajmniej być bardziej propolicyjny. Nie wiem, z czego to wynikało, w każdym bądź razie chciał współpracować i tak dalej. Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy, to, że ktoś ma dobre relacje z komendantem powiatowym, znaczy komendantem wojewódzkim, nie ma tych relacji z policjantami, którzy tą sprawę prowadzą. Ci policjanci byli zagrzani tym, że ktoś wkłada łapska w tą sprawę, że zaczyna im przeszkadzać, kręcić, mącić i tak dalej. I taką tak naprawdę bolączką ogromną jest to i zawsze też miałem z tym problem. Gdy to dziennikarze bądź jakiś detektyw wykryje sprawę, a nie policja. No, przy tych możliwościach, jakie posiada policja, różne techniki, różne metody, sposoby, okazuje się, że to detektyw jest bardziej skuteczny niż policjanci. Niestety, jeżeli prawdą jest to, co czasami Krzysztof Rutkowski mówi, ale też czasami się mijał z prawdą, że tam on pierwszy pozyskał informacje, że to on ustalił pewne rzeczy, chociażby w kwestii tego wypadku, czy Magdy, że to on tam przekonał tą dziewczynę, no to jest to irytujące dla policjantów. Oczywiście każdy ma prawo, jako detektyw, osoba, która ma możliwość prawną udziału w takiej sprawie, może te czynności wykonywać, tylko pytanie, na ile on tej policji pomaga, na ile pomaga sprawie, a na ile jej tak naprawdę szkodzi, bo robienie sobie show medialnego, internetowego, nagrywanie, pokazywanie, przedstawienia cyrki, no nie zawsze dobrze służy, tak? Ktoś robi to komercyjnie, ktoś robi to reklamowo, po całej sprawie robi przedstawienie cyrk, pokazuje to wszystko, to nie wpływa dobrze na prowadzenie sprawy, nie wpływa dobrze na jakieś tam relacje między sobą. A wracając jeszcze do tego wątku emocjonalnego, Marek Dyjarz, były naczelnik Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej, powiedział mi kiedyś takie zdanie, że nigdy nie przydzielał do sprawy zabójstwa małego dziecka świeżo upieczonej matki policjantki. Czy myślisz, że to jest dobre podejście? Tak, to są kwestie emocjonalne. To jest wiadomo, że macierzyństwo, kobieta zupełnie inaczej reaguje na taką sytuację niż facet. Oczywiście to nie jest tak, że policjanci, faceci nie reagują. No, Marek powiedział rację, bo ma w tym doświadczenie. Jest to człowiek z niesamowitym doświadczeniem, jeżeli chodzi o te kwestie. Brał udział w wielu takich zdarzeniach tutaj w Warszawie, chociażby sprawa pamiętnego napadu na bank, czy tam jeszcze inne takie sytuacje, tych trupów się siało. Tak samo dzieci. To prawda. Także ten dobór osób do prowadzenia sprawy, ta rola przełożonego jest bardzo ważna. Dobrać odpowiednie osoby, zespolić ze sobą zespół, poukładać tą robotę, jest to niesamowicie istotne, niesamowicie ważne.
A miałeś kiedyś taką sytuację przy jakiejś sprawie, że czułeś, że jesteś na granicy, że możesz za chwilę tych emocji nie utrzymać, tych nerwów na wodzy? I że miałeś po prostu, mówiąc wprost, ochotę sam wymierzyć sprawiedliwość? Wiesz, to pierwszą, tak, było tego było dużo. Pamiętam sprawę usiłowania, nie pamiętam roku, 23 bodajże grudnia, przed świętami. Chłopak dokonał napadu na sklep spożywczy w małej mieścinie w garnizonie warmińsko-mazurskim. Wszedł do sklepu, wziął taki tasak do cięcia mięsa i chciał tym tasakiem obciąć kobietę głowę. Czegoś się wystraszył, zabrał pieniądze i uciekł. No strasznie nas, we mnie to uderzyło. Niesamowicie to przeżywałem. Taka krzywda ludzka niesamowicie zawsze na mnie działała. I tak sobie myślałem w głowie... Przepraszam. Zbił tą kobietę. Nie, ona przeżyła cudem. Ona cudem przeżyła, bo on się wystraszył. Ktoś faktycznie usłyszał jakieś kroki. Tam był śnieg, to on słyszał na zewnątrz jakieś kroki. I tak się zdarzyło, że akurat wychodząc ze sklepu, skręcając w prawo, mijając się za budynkiem, osoba, która faktycznie szła do sklepu, naszła w tym momencie, gdzie on już zniknął tak naprawdę. Nie? I to uratowało jej życie. Pierwsza myśl, jak dorwę drania, to mu łeb ukręcę. No taki czynnik ludzki niestety, urwę mu łeb i tak dalej. Ale w trakcie prowadzenia tej sprawy, bardzo ciężka sprawa, nie mogliśmy tego za Boga wykryć. Dużo czasu poświęciliśmy, po nocach siedzieliśmy, jeździliśmy po tej mieścinie. Kurczę, no niemożliwe, żeby tu dokonano takiego przestępstwa, które nie można byłoby rozwiązać. No i jakimś tam sposobem udało nam się go ustalić. Jak go ustaliliśmy, okazało się, że facet ma konkubinę i ma z nią małe dziecko. Okazało się, że właśnie 24 grudnia, jak nigdy, kupił prezenty rodzinie. Gdzieś tam z tyłu głowy zapaliła się lampka, że te pieniądze, które ukradł w tym sklepie, to zrobił zakupy dla tej dziewczyny. Ona mu powiedziała, gdzie on pracuje, gdzie on mieszka. Mieszkał już w innym województwie. Jadąc tam, byłem nastawiony na wymierzenie mu jakiejś tam, może nie to, że z niesamowitej kary, no ale głowa się buzowała, tak? Ale im bliżej tej miejscowości, tak naprawdę do człowieka docierają pewne myśli, że no, coś te emocje spowodowało w nim. Wszedłem do warsztatu samochodowego, facet siedział w kanale, poszedłem do pracownika, właściciela tego warsztatu, zapytałem się o człowieka, że fajnie samochód naprawia, zalegendowałem się w jakiś sposób. Tak, jest w kanale samochodowym, naprawia auto. Idąc już do tego kanału, emocje ze mnie schodziły. Zobaczyłem faceta, który trzymał w ręku klucz Francuza, spojrzał na mnie z takim wzrokiem kota z filmu Shrek. No, może to dziwnie zabrzmi, ale zobaczyłem w nim człowieka. Uświadomiłem sobie, że no, ten kryzys taki, ta chęć kupna tych prezentów spowodowała to, że no, dopuścił się takiego czynu, a nie innego. To w żaden sposób go nie usprawiedliwiało, ale uderzyło to we mnie niesamowicie emocjonalnie i tak naprawdę zapytałem się go, czy w jakim miejscu i po co przyjechałem. On już się domyślał. Wyszedł z tego kanału, założyłem mu kajdany, wsiedliśmy do samochodu, jechaliśmy do Olsztyna. Całą drogę przegadaliśmy, bardzo fajny chłopak. I było mi naprawdę przykro, że w to się wpakował. On sam powiedział, że w końcu chciał zrobić rodzinie prezenty, temu dziecku i tej dziewczynie. No niestety, tak się to wszystko ułożyło. Gdzieś tam mu żyłka pękła, coś się przegrzało i poszedł o krok za daleko. Miał wejść do sklepu, wystraszyć tą ekspedientkę, zabrać pieniądze. No posunął się o kilka kroków za daleko i doszło do takiej tragedii, a nie innej. Cudem, że ona w ogóle przeżyła, tak? Ale tak, tak mieliśmy takie sytuacje i to też tak, mówię, człowiek emocjonalnie podchodził i no siada to na głowę, takie historie w ogóle, bo to się wszystko pozostaje w pamięci. Drugą historią to nie bezwzględnie taka ważniejsza sprawa, to było za policjanta Marka Cykały w Mikołajkach. Przy okazji zginął tam gangster Klepak z Wołomina. Ale też każda akcja, na którą jechaliśmy, zatrzymywać ludzi do tej sprawy, no powodowała ogromne emocje. Zawsze pamiętam, jak jeden z zastępców komendanta wojewódzkiego mnie studził, żeby mi tam za szybko ręce nie poleciało, żebym nie przekroczył swoich uprawnień, żebym sam nie wymierzał karę, że od tego jest sąd. Ale to w człowieku jest, że jednak masz ochotę, powiem tak kolokwialnie, sprzedać tego klapsa, wyciągnąć takiego gangusa czy bandziora z samochodu troszkę mocniej niż inną osobę, tak? Żeby on po prostu to poczuł, że te 5 sekund tego pierwszego kontaktu on zapamięta do końca życia, bo za chwilę pójdzie na śledczak, pójdzie na karniak, będzie leżał wygodnie, dobrą zupę, jadł dobry obiad, posiłki, spacerniaki, siłownie. A żeby ta sytuacja, gdzie będziemy mieli ten pierwszy kontakt z sobą, żeby utkwił mu to w pamięci do końca życia. Wracając jeszcze na koniec do sprawy małej Madzi. Jak matka, która zabiła własną córkę 6-miesięczną, jest postrzegana potem w więzieniu? Bo raczej nie tak jak zwykła osadzona. Nie. Wiesz, są takie przestępstwa, tak zwane majtki, to się określa tak w zakładach karnych, majtki czy dzieciobójca. No mają
problem z aklimatyzacją, mają problem z normalnymi relacjami z innymi współwięźniami. Mają po prostu, że tak powiem, przechlapane. Mhm. Mają ciężkie życie. I wcale się nie dziwię. Zresztą czasami na portalach społecznościowych widać takie powitanie dzieciobójców, jak są witani w zakładach karnych, jakiś ten krzyk, takie rarum. Te mury więzienia się trzęsą całe, bo oni czekają na takiego zawodnika. Oczywiście służba więzienna postawiona jest na nogi, oczywiście klient trafia na ochronkę, jest ochroniany, by mu się krzywda nie stała, bo współwięźniowie chcą wymierzyć mu karę, no bo dziecko jest niewinne niczemu tak naprawdę. To jest małe dziecko, niczemu złego nie zawiniło i nagle dochodzi do takiej sytuacji patologicznej, strasznej, strasznego przestępstwa, strasznej historii. No i oni tam po prostu mają swój świat wewnętrzny, swój sąd, swoje organy ścigania, wymierzania kary i tą karę by najchętniej sami wymierzyli. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Naszym gościem był Marcin Miksza, były policjant Centralnego Biura Śledczego, a po więcej informacji na temat sprawy właśnie małej Madzi z Sosnowca zapraszamy na stronę www.goniec.pl. Dziękuję bardzo.